Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie. Drugi odcinek Kulturki. Zebrałam znowu parę fajnych rzeczy do kupy, żeby wam o nich opowiedzieć. W ogóle dziękuję wam za taki pozytywny odbiór pierwszego filmu. Dostałam wiele wiadomości. Film się fajnie wyświetlał. Kontynuujemy, bo znowu, słuchajcie, znalazłam parę perełek. I tym razem mam też nowe kategorie, także zostańcie ze mną. Zostawcie kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to subskrybujcie. A my przechodzimy już do dalszej części filmu. Może tym razem zaczniemy sobie od książek. W tym miesiącu w ogóle chyba pobiłam swój rekord, jeżeli chodzi o czytanie książek. Zaglądam sobie do Goodreads. Wszystkie swoje przeczytane książki zapisuję w Goodreads. Tam też można je ocenić, więc pamiętam mniej więcej, o czym książki były i jak mi się podobały. W marcu, słuchajcie, przeczytałam aż 9 książek, więc myślę, że jak na miesiąc jest to dużo. I muszę wam opowiedzieć o paru z nich. Pierwsza, na której się spłakałam jak bóbr, wstrząsnęłam mną do głębi, to jest Dane Storm, Mia Sheridan. Historia dwóch osób, które już kiedyś były małżeństwem, które spotykają się ponownie. Odra, słuchajcie, prowadzi swoją kwiaciarnię. Miała swój lokal, który dostała w prezencie ślubnym od byłego męża. Okazuje się, że dostaje pismo, że ten lokal zostaje jej zabrany. Oczywiście jest już po rozwodzie, więc siłą rzeczy dwie strony muszą się spotkać. Ona dzwoni do niego, dobija się, ale nie może się z nim skontaktować, więc jedzie odwiedzić Dana w jego miejscu pracy. Spotykają się, idą na kolację i on potem proponuje, że odwiezie ją do domu swoim prywatnym odrzutowcem. Spotyka ich wypadek. Lądują w takich okolicznościach survivalowych. Nie będę wam zdradzać więcej. Cała książka trzymała w napięciu. Naprawdę była super. Dawno już nie czytałam takiej książki, którą kartkowałam po prostu, no aż z zapartym tchem, więc bardzo wam polecam. Druga książka, mam jej fizyczną kopię. Opowiadałam wam w jednym z ostatnich filmów. Czytam przez 24 godziny i jest to Erik Emanuel Schmidt. Raje utracone. Opowieść Noama, który, słuchajcie, jest nieśmiertelny i odradza się co jakiś czas na nowo i postanowił spisać swoją historię. Zaczyna od tego pierwszego razu. Po drodze jego wioska napotyka wiele trudności. No jest to niesamowicie ciekawa książka, tak jak to moja mama powiedziała, ciekawe studium ludzkości. Bardzo wam polecam, jeżeli lubicie właśnie takie baśniowe, trochę bardziej przygodowe klimaty. W ogóle Erik Emanuel Schmidt to jest jeden z moich ulubionych pisarzy, co wiecie właśnie, jak oglądaliście tamten film. Kolejną książką, o której wam chciałam wspomnieć, jest książka Karawal Stephanie Garber. Ja ją oceniałam, słuchajcie, na 4 gwiazdki na 5, ale uważam, że warto ją przeczytać, bo jest to bardzo ciekawy pomysł. Karawal to, słuchajcie, jest przedstawienie, w którym bardzo chcą wziąć udział Scarlett i Donatella, czyli dwie siostry. Donatella zostaje uprowadzona i staje się częścią tej gry i właśnie na mecie Scarlett dostaje informację, że będzie mogła ją ocalić. Także cała ta gra toczy się właściwie o to, żeby ocalić swoją siostrę. Ma tam oczywiście pomocnika, przewija się tutaj trochę magii. Jest to właśnie książka bardziej po stronie fantazy, ale naprawdę bardzo przyjemna pozycja. Kilka rzeczy było, do których można by się przyczepić, jakiś tam nielogiczny, ale jest to książka na tyle ciekawa, że wypożyczyłam sobie, słuchajcie, z biblioteki teraz drugą część i będę ją czytać. Są jeszcze dwie części, Legenda i Finał, także będę czytać. Kolejną książką, którą bym chciała polecić, ale której już wam nie mogę pokazać, bo dam ją do biblioteki, jest Córka generała Magdaleny Witkiewicz. Przepiękna powieść z wojną w tle. Mamy tutaj poruszony wątek miłosny, wątek przyjaźni, wątek przetrwania, trudnych czasów, trudnych emocji, ukrywanie ludzi żydowskiego pochodzenia. Wydaje mi się, że to była chyba pierwsza książka Witkiewicz o takiej tematyce, ale jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Oczywiście nie wytrzymałam i pod koniec poleciały mi łzy. Poznajemy tutaj, słuchajcie, Andrzeja i Elis, polskiego studenta i córkę niemieckiego generała. Wybucha między nimi romans, jest zakazana miłość, jest zakazany owoc. Jest to historia pokazana z perspektyw kilku przyjaciół. Pamiętnik jednej osoby uzupełnia pamiętnik drugiej osoby. Koncept też bardzo mi przypadł do gustu. No i muszę wam powiedzieć, muszę, bo się uduszę, ostrzec was przed książką The Science of Temptation Julii Popiel. W ogóle nie wiem, miałam jakieś zaćmienie mózgu i myślałam, że ja kupiłam książkę Julii Biel, bo książki Julii Biel gdzieś tam mi już śmigają na Bookstagramie i chciałam po prostu zobaczyć, o co chodzi, dlaczego one są tak hype'owane. No i byłam przekonana, że The Science of Temptation to jest książka Julii Biel, ale oczywiście okazało się, że nie. Napisała ją Julia Popiel. The Science of Temptation jest o romansie studentki z profesorem. Oprócz scen obłapiania, pożądania, zaspokajania swoich popędów, to ja po prostu nie znalazłam tam żadnej głębi, żadnej. Jak już przesuwałam na następną stronę i widziałam, że znowu jest scena,
której oni po prostu dyszą, nie mogą się od siebie oderwać, a nie prowadzą nawet żadnych jakichś rozmów, jakichś dialogów. Bardzo młody profesor, 36 lat, 36-latek, nie zachowuje się tak jak chłop w tej książce, jak nagrzany 16-latek. No nie. Samo bardzo irytowało mnie to, że ona pracująca w klubie nocnym, ona nie chciała tam pracować, ona tam pracowała tylko dlatego, żeby zarobić na studia, na czynsz. Tak jakby kurna nie mogła być kelnerką w restauracji jak połowa nastolatków. Nie mogłam przebolać tej książki i nie wiem, czemu ona ma taką wysoką ocenę. 4,12. Ja ją oceniam 2 gwiazdki, ale ludzie po prostu chyba lubią te emocje w tych książkach, tylko właśnie oparte na fizyczności. Ja potrzebuję czegoś więcej. Przechodzimy dalej, słuchajcie. Porozmawiamy sobie o serialach. Po pierwsze kończyłam Love is Blind, najnowszy sezon. Tutaj macie plakat. No jak były słabsze sezony, to ten sezon naprawdę mnie wciągnął. W ogóle ja uwielbiam ten koncept, że ludzie spotykają się w dwóch kapsułach, mają między sobą ścianę, nie widzą się, rozmawiają, odbywają ze sobą wiele randek, poznają się i na tej podstawie mogą się sobie oświadczyć. Widzą się, zazwyczaj jadą na wakacje. Po wakacjach zostają wrzuceni do takiego realnego świata, mieszkają ze sobą, poznają swoje rodziny, poznają swoich znajomych. W każdej serii jest ktoś, kto po prostu bazuje na wyglądzie i właśnie to uświadamia mi ten serial. Są ludzie, którzy dadzą sobie szansę, nie czując do siebie pociągu jakiegoś fizycznego, ale są ludzie, którzy tego nie przejdą. Jeżeli jesteście ciekawi i szukacie czegoś takiego mniej angażującego mózg, chociaż uważam, że ten program to jest po prostu ciekawy eksperyment społeczny. Ja lubię takie rzeczy oglądać, jest to program randkowy, ale można z niego wysnuć ciekawe wnioski. Także jeżeli jesteście ciekawi, to ja Wam polecam. Love is Blind można oglądać na Netflixie. Kolejny serial, który skończyliśmy, sezon pierwszy z Kamankiem, to jest The Good Doctor. To jest, słuchajcie, taki serial, który sobie włączacie, jak jesteście wieczorem zmęczeni, jak macie ochotę przykryć się kocykiem, zrobić sobie kakao albo gorącą herbatę, obejrzeć coś miłego, coś, co podniesie Was na duchu, coś, co Was wciągnie. Właśnie to jest taki serial. To jest trochę serial podobny do Chirurgów. Rozgrywa się w szpitalu, poznajemy tam zespół lekarzy i rezydentów. No i jednym z rezydentów jest Sean, chłopak, który ma autyzm i który okazuje się, że naprawdę ma wielkie zdolności, jeżeli chodzi właśnie o analizowanie tych wszystkich przypadków. On się, słuchajcie, w tym wszystkim sprawdza. Ja traktuję ten serial raczej właśnie jako taki umilarny fakt, którego ja nie mogę przeboleć w tych takich serialach o lekarzach. Główny bohater zazwyczaj jest od wszystkiego. On jest chirurgiem, on jest ortopedą, on jest pediatrą, on wie, jakie podać znieczulenie, on wie, jakie zaaplikować leki. No a wiadomo, że słuchajcie, w prawdziwym życiu no tak to nie wygląda, ale miło się coś takiego ogląda. Fajnie oglądać właśnie, jak ktoś ratuje ludzkie życia. Przeżywacie to razem właśnie z bohaterami. To jest właśnie taki nasz komfortowy serial. Oglądamy zawsze, jak nie wiemy, co obejrzeć. To, że główny bohater jest autystyczny, jest ciekawy do oglądania. Ciekawie się ogląda to, jak on funkcjonuje właśnie w tym środowisku lekarskim. I ostatni serial, który mam Wam do polecenia w tym odcinku, to jest Daisy Jones and the Six. Tak jak rozkręcał się ten serial powoli, tak ostatni odcinek mnie zmiażdżył. Jest to historia zespołu rockowego, który się rozpadł. No i po latach, słuchajcie, zostają zebrane do kupy wypowiedzi wszystkich członków w formie takiego reportażu, wspomnień członków zespołu. Opowiadają właśnie, dlaczego ten zespół się rozpadł, jak on się zaczął, jak oni pisali swoją muzykę, jak główny bohater poznał swoją żonę, jak dołączyła do nich Daisy, bo na początku był to zespół The Six, a ich największa kariera zaczęła się właśnie wtedy, jak dołączyła do nich Daisy. Ostatni odcinek zmiótł mnie z planszy. Jeżeli zaczynacie oglądać ten serial, to proszę Was, dotrwajcie do ostatniego odcinka, bo warto. Jest to miniserial, ma 10 odcinków, możecie go zobaczyć na Amazon Prime. Główny bohater jest, słuchajcie, moim totalnym crushem, a pamiętam go z filmu, który też chciałam Wam polecić w tym odcinku. W zasadzie mam Wam do polecenia tylko jeden film, więc przechodzimy do następnej kategorii. Jest to film Love Rosie. Oglądając ten serial, ja miałam takie wrażenie, Jezu, ja znam tego aktora, kochałam ten film z nim w roli głównej, Love Rosie. Jak obejrzałam serial, to włączyłam sobie właśnie ten film i nie zawiodłam się. I jest to jeden z tych filmów, które ja mogę oglądać 100 razy i zawsze będę się na nich wzruszać, zawsze będę odczuwać wszystko tak samo. Rosie i Alex są najlepszymi przyjaciółmi od dziecka, chodzili razem do szkoły, na 18 urodziny Rosie
Rosie połączył ich coś więcej. Ale niestety, słuchajcie, Rosie była w takim stanie, że ona nie pamięta ich pierwszego pocałunku. Rosie zachodzi w ciążę, niestety właśnie nie z Alexem. Ich drogi, mimo że co jakiś czas się przecinają, totalnie jakoś się rozchodzą, oni się nie mogą spotkać. A od początku wiecie, że to są te dwie osoby, które powinny być ze sobą. Niesamowicie ciekawa historia. Bardzo podoba mi się też właśnie to, że ona jest pokazana na przestrzeni lat. No i potem, słuchajcie, jest ten wzorzec też trochę przeniesiony na córkę Rosie, na Katie. Ona też ma swojego najlepszego przyjaciela. Historia z rodzaju tych, które też Wam wyciskają łzy. W ogóle ten odcinek powinien się nazywać Co obejrzeć i przeczytać, jak chcesz sobie popłakać. W głównej roli tutaj mamy Lily Collins. Gra tam też, słuchajcie, jedna aktorka, która grała członkinię zespołu Daisy Jones and the Six, więc dużo aktorów się powtarza. Jakoś w tym miesiącu nie oglądałam filmów. Raz byliśmy w kinie z Kamilem i z dzieciakami na Kung Fu Panda, ale czy ten film mnie zachwycił? Chyba nie. Mam Wam do polecenia też dwie aplikacje. Pierwszą aplikacją jest Dressika. Trafiłam na tą aplikację dlatego, że zaczęłam sobie czytać o analizie kolorystycznej. Zaczęłam sobie oglądać właśnie filmiki. Zaczęły mi się one pokazywać na Reelsach, na Shortsach. Ja byłam ciekawa, jakim ja jestem typem kolorystycznym, jakie kolory mi pasują i dzięki tej aplikacji możecie, słuchajcie, sobie za pomocą swojego zdjęcia zobaczyć, w jakich kolorach jest Wam dobrze. Mnie tutaj wyszło, że jestem jasnym latem i wiadomo, ta analiza kolorystyczna nie będzie tak dokładna jak to, jakbyście udali do specjalisty, który zobaczy Was na żywo, który Wam przyłoży kolory do buzi. Ale ja, słuchajcie, od dziecka lubię takie rzeczy. Po prostu jest to ciekawe, żeby nawet sobie poprzykładać różne kolory. Możecie sobie sprawdzić. Jest to bardzo ciekawa sprawa i może nawet jeżeli nie określicie dokładnie swojego typu kolorystycznego, to właśnie fajnie zobaczyć siebie w kolorach, w których na przykład często nie chodzimy. Jak Wam będą takie kolory pasować? Możecie też zmieniać kolory włosów, więc myślę, że jest to przydatne przed na przykład zafarbowaniem włosów. No i tutaj potem możecie sobie też sprawdzać, jak Wam jest w innych paletach. Myślę, że w przyszłości udam się na taką analizę kolorystyczną, bo jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście się potwierdza to, co się dowiedziałam w tej aplikacji. Jest to taki ciekawy teścik po prostu. Oczywiście jest tutaj wersja premium, gdzie macie dużo więcej dostępnych opcji. Ja mam tą podstawową i całkiem fajnie się bawiłam używając. I kolejną aplikacją jest Wattpad, czyli miejsce, w którym możecie poczytać książki, które jeszcze nie są wydane, autorów, którzy nie są znani. Właśnie na tym Wattpadzie zaistniała, wydaje mi się, Julia Biel. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Ale chciałam Wam polecić tą aplikację, bo być może ktoś z Was lubi pisać i chciałby się tym z kimś podzielić, zobaczyć, jaki będzie odbiór na przykład swojego dzieła, jakieś opowiadania albo książki. Jest to chyba trochę prostsza droga niż znalezienie wydawcy, tak mi się wydaje. Dajcie znać, czy korzystacie, czy lubicie. Dla mnie jest to ciekawa aplikacja, dopiero się w nią wkręcam, ale pomyślałam, że Wam o niej powiem, bo być może kogoś to zainteresuje. Nową kategorią będzie playlista i muszę Wam polecić playlistę na Spotify, Kobiety, Ikony. Genialna playlista. Już Wam mówię, co na niej jest. Jeżeli jesteście z moich czasów, ja jestem rocznikiem 9.2, to jestem pewna, że też pokochacie tą playlistę. Mamy tutaj Marylę Rodowicz, mamy Urszulę, Sisters, mamy Natalia Przybysz, mamy Ania Dąbrowska, Bajm i Bajm takie hity jak Co mi panie dasz. Mamy Annę Jantar, Natalię Kukulską, Kasia Kowalska, ONA, także takie hity. Zaufajcie mi i włączcie ją sobie nawet do posłuchania pod prysznicem. Mi najlepiej wtedy wchodzi, bo to są totalnie piosenki do śpiewania, totalnie. To są piosenki, których po prostu teksty znacie, urodziliście się w latach 90., to totalnie będzie to Wasz klimat. Jeżeli chodzi o YouTube'a, no to tak jak Wam mówiłam właśnie w tym filmie Czytam przez 24 godziny, ja się teraz wkręciłam w BookTube'a. Oglądam dużo proponowanych mi przez YouTube'a filmów o książkach. Zaczęłam subskrybować dziewczynę, która nazywa się Hayley Pham, która ma genialne serie. Laska jest tak pozytywna, tak w ciekawy sposób opowiada o książkach. Z tego, co się na razie zdążyłam zorientować, to ona głównie czyta fantasy. Lubi też gatunek rom-com. Parę książek z jej polecenia przeczytałam, parę książek naprawdę mi się podobało. Między innymi właśnie dowiedziałam się od niej o serii Caraval. Te jej filmy są, słuchajcie, też kolorowe, ma przepiękną biblioteczkę, ma słodziutkiego pieska, więc ona totalnie mnie kupiła. Dla mnie jest też niesamowicie zabawna. Jeżeli szukacie kontentu książkowego, to serdecznie Wam ją polecam. Kolejną youtuberką, którą Wam polecę, będzie Zakręcownia. Jest to kanał dziewczyny o imieniu Emilia, o przepięknych, długich, rudych włosach. Dziewczyna mówi
mówi dużo o zdrowiu psychicznym, mówi o terapii. Niesamowicie lubię jej girltalki, bo zawsze w każdym girltalku dowiem się czegoś ciekawego, czegoś nowego, albo usłyszę jakąś poradę, którą wdrażam do swojego życia. Dziewczyna zaczęła swój kanał, z tego co widzę, od tego, że wydobywała skręt ze swoich włosów, zresztą włosy ma przepiękne. Bardzo też lubi, widzę, testować kosmetyki, ale robi też vlogi lifestyle'owe, tańczy pole dance, chodzi na siłownię. Piękną kobietą, pewną siebie, bardzo fajnie się wypowiada, aż przyjemnie się słucha takich ludzi. Bardzo Wam polecam. Ostatnią kategorią w tym miesiącu będzie coś, co zahacza jeszcze według mnie o kulturę. Ten flakonik to jest dzieło sztuki. To jest zapach Q z Dolce & Gabbana. To jest coś niesamowitego. Ja po prostu w tym zapachu mogę się kąpać. Dostałam ten flakonik od Kamanka na walentynki. To zobaczcie, jakie jest zużycie. One są takie niesamowicie lekkie. Zapach otwierają musujące cytrusowe nuty sycylijskiej cytryny, czerwonej pomarańczy, którym towarzyszą delikatne płatki jaśminu. I to jest to, co czujecie pierwsze. Ten zapach wchodzi Wam jako taki lekki i świeży. Powiew takiego wiosennego, cytrusowego wiatru. Dalej da się odczuć ta nutka wiśni, a wieczorem, jak już kładę się spać, to dalej czuję te perfumy na sobie, dalej czuję je we włosach i czuć, słuchajcie, to co jest w bazie, czyli nuty drzewa cedrowego, krystalicznego i delikatnego piżma, które nadają bukietowi intensywnej mocy. Tutaj się nie zgodzę, bo to nie są perfumy intensywne, ale są to perfumy trwałe i są to takie perfumy bardzo kobiece, bardzo zwierne. Dla mnie trochę w odczuciu nawet pudrowe, nie ma tutaj za dużo słodyczy, jest ta słodycz czuwalna od tej wiśni, ale jest właśnie przełamana taką kwaskowa coś cytrusów i jest trochę tego jaśminu. No jest to zapach, w którym ja się po prostu bym mogła kąpać. Idealny na wiosnę. Zapachy z Dolce & Gabbana dla mnie idealnie wjeżdżają na wiosnę. Jeżeli mnie śledzicie długo, to wiecie, że ten zapach też jest jednym z moich ulubionych, tylko niestety problemem właśnie tego zapachu jest to, że on się nie utrzymuje długo, a ten trzyma się na mnie jak złoto. No i dobra, kochani, to już by było na tyle w tym odcinku. Dajcie koniecznie znać, co Wy odkryliście w tym miesiącu. Koniecznie dajcie kciuka w górę, jeśli filmik Wam się podobał i subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Uderzcie w dzwona, żeby dostawać powiadomienia o każdym filmie. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego. Buziaczki, pa, pa. Maseczka, sobie przeszukać gadła. Czekaj, luty, marzec.